że widzicie Państwo. Radio Tok FM, Euro, Conchita Wardi, Baby Langstrom Extra jest bardzo takie inteligentne, bo dostosowuje się do sytuacji. Mamy nawet tutaj powietrze z Saskiej. I tak jak mówię, że przyjęłam, o deszcz pada, przyjęłam, proszę Państwa, prysznic hinduski tutaj w moherowej Warszawie, bo tak, Żydzi przegrali, ta linia mysia tu się panoszy, no i dobrze, no niech rządzą, ale ja to uważam, że zawsze nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i zawsze na coś możemy liczyć, czekać i to jest bardzo dobrze, ale że wiecie Państwo, są niezadowoleni i przeciwko rządowi występują, jak kiedyś król Saul występował przeciwko Dawidowi, nawet cisnął włócznią, bo chciał go zamordować, tego Dawida, to nie można tak w ten sposób. Trzeba, jak jest władza wybrana, jak król wybrał Dawida Sprawiedliwego, to trzeba było tego Dawida uszanować, a nie wrzeszczeć dookoła latać. Pozory, stwarza pozory już chociażby od tego, że chce się przedstawić opinii publicznej jako ta, która zabiega o poszanowanie konstytucji, jako ta, która rzekomo troszczy się o prawa człowieka, o precyzowane bliżej wartości europejskie, że próbuje przejąć inicjatywę, że jest skłonna do kompromisu, a rzeczywistość wygląda zgoła odmiennie. Przede wszystkim trzeba jasno i stanowczo powiedzieć. Opozycji nie chodzi o żadną konstytucję, nie chodzi o prawa i wolności obywatelskie i nie chodzi o rzekome wartości europejskie. Jakże wielokrotnie o tym mówiłem, to jest tylko taka zasłona, która ma wprowadzić w błąd opinię publiczną. Bo tak na dobrą sprawę to chodzi o władzę. Chodzi o to, żeby w Polsce mimo przegranych wyborów nic się nie zmieniło. Żeby w dalszym ciągu pewne grupy uprzywilejowane, dobrze się mające ze względu na bliskość z poprzednią władzą, nie utraciły swoich przywilejów. Żeby Prawo i Sprawiedliwość nie mogło zrealizować swojego programu wyborczego. I o to chodzi. Myślę, że Polacy coraz bardziej już dostrzegają, że ta teza prezentowana przez opozycję jest fałszywa. A jako przykład mogę przytoczyć to, że już próbuje się zaskarżać, zaskarża się do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, które dotyczą właśnie tego, czego oczekują po dobrej zmianie obywatele Polski. Obywatele oczekują reformy wymiaru sprawiedliwości. I bo o tym najczęściej przecież w interwencjach do poszczególnych posłów. No i oto Prawo i Sprawiedliwość przegłosowało w obecnej kadencji 3 ustawy. Jedna ustawa dotycząca ustroju prokuratury, nowej prokuratury. Druga ustawa dotycząca zmiany przepisów postępowania karnego. Trzecia ustawa dotycząca zakresu kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa. I otóż okazuje się, że już te 3 ustawy zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez Krajową Radę Sądownictwa. Oczywiście to jest tylko pewien margines tu, gdzie Krajowa Rada Sądownictwa może się może występować. Ale to pokazuje, że właśnie Trybunał Konstytucyjny w ujęciu opozycji ma być tym, który nie dopuści do jakichkolwiek zmian w Polsce. Pan marszałek przecież prowadzi działania zmierzające do rozładowania konfliktu politycznego. Powołał zespół ekspercki pod przewodnictwem pana profesora Majchrowskiego. Był już jeden komunikat z prac tego zespołu. I w dalszym ciągu pan marszałek Sejmu czuje się odpowiedzialny za rozwiązanie tego konfliktu politycznego i przez to rzeczywiście na wtorek zaprosił wszystkich przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych, wszystkich ugrupowań politycznych, nie tylko opozycyjnych, wszystkich ugrupowań politycznych na konferencję i na rozmowy. Ale opozycja, nie będąc zadowolona z tego,
proponuje inny termin i to ona chce być gospodarzem. A jakim chce być gospodarzem? No już na wstępie dyktuje, że warunkiem do prowadzenia dalszych rozmów jest zrealizowanie dwóch punktów. Opublikowanie orzeczenia z 9 marca i zaprzysiężenie kolejnych sędziów. A więc opozycja stawia warunki, które są niemożliwe do spełnienia. To są warunki blokujące, bo nawołuje do złamania prawa, nawołuje do złamania konstytucji. Myślę, że na ten temat wielokrotnie już wypowiadałem się i tłumaczyłem, na czym polegałoby złamanie konstytucji i złamanie prawa. Więc nie wracam do tego. Ubolewać należy nad tym, że ponieważ mówiłem, że w tym całym konflikcie u Trybunału Konstytucyjnego chyba największym problemem jest prezes tego Trybunału, który posuwa się dość daleko. Już dla wszystkich przecież jest to czytelne, że w coraz mniejszym stopniu jest sędzią, a coraz bardziej jest politykiem, czołowym politykiem opozycji. Wydaje się, że już przekroczył pewną granicę i nawet nie wykazuje jakiejś powściągliwości w tym zakresie. Ostentacyjnie występuje w mediach, komentuje ustawy przed rozpoznaniem przez Trybunał Konstytucyjny. Już w studio telewizyjnych czy radiowych stwierdza, co jest konstytucyjne, co nie jest konstytucyjne, mimo że jeszcze Trybunał nie orzekał tej sprawie, nie rozpoznawał tej sprawy. Najbardziej przykre jest to, że ten konflikt polityczny wciąga trzecią władzę, czyli wciąga władzę sądowniczą, oczekując od niej wsparcia i ta rzeczywiście wychodzi temu naprzeciw, chociażby uchwały Sądu Najwyższego, uchwały podejmowane poprzez w poszczególnych sądach.